prasy wojennych zdarzeń. Przed nami wieś Stojewsko, tak gdzieś 30 gospodarstw. To nie jest zwykła wioska. Mieszkają tu Niemcy. Od lat osiedleni na naszej ziemi. Ale teraz bardzo gorliwie służą Hitlerowi. Wielu z nich, znając polski język, pracuje albo w żandarmerii, albo w innych formacjach policji niemieckiej. Czyli co? Wyciągamy nadgorliwych z domów i dla przykładu baty na gołą? No wiecie... No nie, nie, nie tym razem. Wywiad przekazał nam informację, że koloniści mają sporo broni. Może nawet karabin maszynowy. To znaczy, że mogą się bronić. Po pierwsze, nie wiadomo, czy oni tę broń faktycznie mają, ale musimy być ostrożni. No to ja nie rozumiem. Po co my tu przyszliśmy? Nie wiadomo, czy mają broń, nie możemy ich dla przykładu ukarać, no to... Zimno jest coraz bardziej. Popatrz na chłopaków. Nie mają ciepłych ubrań, a szkopy mają. To jest cel naszej akcji. No to jak wszystko wiadomo, no to idziemy. Dobry pomysł. Ja sam sobie zafasuję jakieś palto. Chodźcie. Stój! Czekamy na dowódcę. Przydzieli zadania poszczególnym drużynom. Teren nie jest za bardzo bezpieczny. Do akcji na wioskę szykował się oddział partyzancki Mieczysława Tarchalskiego, pseudonim Marcin, który podlegał komendzie obwodu AK Włoszczowa. 8 października 1943 roku, około godziny 17, oddział zatrzymał się niedaleko od Stojewska w celu przeprowadzenia ostatniej odprawy. Ustalono, że największe niebezpieczeństwo może grozić od strony odległego o 3 km Krasocina, gdzie był niemiecki posterunek. Zagrożenie czyhało także od strony Łopuszna, gdzie usadowił się silny posterunek żandarmerii. W dniach 12 i 13 czerwca 1943 roku na kamieniu Michniowskim niedaleko Suchedniowa odbyła się narada z dowódcami oddziałów partyzanckich oraz dowódcami pionu dywersji w obwodach lub osobami przewidzianymi na to stanowisko. Panie kapitanie, pomocy, za dużo informacji. Pani Anno, spokojnie. Mam chwilę czasu? Już tłumaczę. Wiosną 1943 roku do okręgu Kielce został skierowany Jan Piwnik. To wszystko jasne. Działał pod pseudonimem Ponury. Jego głównym zadaniem było kierowanie strukturami dywersyjnymi w całym okręgu. Czyli? Utworzono od podstaw strukturę, która potocznie zwana była Kedywem. Były to oddziały dywersyjne i oddziały partyzanckie. Najszybciej było zebrać wszystkich w jednym miejscu na naradzie i przekazać wyznaczonym ludziom, jak mają działać. Rozumiem. Sam Ponury miał nimi zarządzać? Teoretycznie tak, ale on chciał mieć własny oddział i tu rodziło się trochę problemów, ale to temat na inną rozmowę. Jakie przełożenie miało to wszystko na teren obwodu Włoszczowa? W naradzie obwód reprezentował Tarchalski, pseudonim Marcin. Po zebraniu we Włoszczowie szybko podjęto decyzję, że należy zorganizować oddział partyzancki na tamtym terenie. Jego dowódcą został Marcin. Do pierwszej zbiórki doszło 4 lipca 1943 roku. No i tyle. No ale jak to? To w tych słowach takie proste. Zapadła decyzja. I już od tak? Nic tego, nic owego? Panie kapitanie. Pani jest skrupulatna jak... Przy sprawnej organizacji nie było problemu z zebraniem ludzi. Pierwsza zbiórka miała miejsce w przysiółku Dąbrowy pod Kurzelowem. Stawiło się 10 żołnierzy, licząc łącznie z Marcinem. A broń? Z tym wszyscy mieli problemy. O, widzi pani? To jest ciekawa historia. W tej samej okolicy rozformował się w 1940 roku oddział majora Henryka Dobrzańskiego. Wie pani, Hubala. Tam ukryli też broń. To właśnie część tego uzbrojenia została przekazana do oddziału Marcina. Taka swoista sztafeta. Podczas ostatniej przed akcją odprawy podzielono zadania. Ubezpieczenie stanowiła drużyna Dęba, wyposażona w 2 ręczne karabiny maszynowe. Zajęła stanowiska w rowach przy krzyżówce dróg ze Stojewska do Krasocina, Łopuszna i Gruszczyna. Zadaniem drugiej grupy, składającej się z 2 drużyn, było otoczenie wioski tak, aby nikt z niej nie uciekł.
Trzecia grupa pod dowództwem podporucznika Przemysława Szutca, pseudonim Ludwik, zajęła się zebraniem mieszkańców wioski na jednym z podwórek, gdzie pilnował ich strzelec Zawisza. Grupa ta miała także przeprowadzać rewizję, odbierać broń i odzież. Wszystko idzie bez problemów. Cicho wszędzie. Nasi siedzą we wsi już ponad godzinę. Chyba niedługo będą kończyli. Akcja przebiega bez problemów. Ale dopiero jak przyjdzie po nas łącznik, to możemy zwinąć stanowisko. Od strony Łopuszna spokojnie. Nikt nie jedzie. No, miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Chyba nie. Słyszycie? Co? To rower. Ale nie widać nikogo. Ciemno jak... Jedzie prosto na nas. Trzeba go zatrzymać. Stój! Zatrzymać się. Tu wojsko polskie. Chłopaki, on ucieka. Łapcie go! Tam przy krzakach mignął, to puściłem serię. Mam nadzieję, że trafiłem. Dobra, wezmę któregoś z chłopaków i sprawdzimy. I niech wszyscy uważają. Nie wiemy, czy to była jedna osoba. Zresztą strzały słyszeli pewnie też w Krasocinie. Około godziny 19 do ubezpieczenia dotarł goniec od dowodzącego partyzantami, który nakazywał zwinięcie posterunku i dołączenie do głównych sił oddziału, bowiem akcja jest już zakończona. Drużyna ubezpieczenia po przejściu około 200 metrów zorientowała się, że jej śladem ktoś idzie. Zmrok utrudniał rozpoznanie. Słyszycie? Ktoś za nami idzie. Niech wszyscy żołnierze idą dalej, a my zatrzymajmy się. Dobry pomysł. Dowiemy się, kto łazi po nocy. Łącznik, do mnie! Jestem. Cała drużyna idzie dalej do zabudowań. My zostajemy. Tak jest. No, to poczekajmy na te duchy. Cicho. Patrz, tam, po lewej, coś się rusza. Och, nie, nie, to krzaki, przepraszam. A tam koło drogi? To człowiek? Nie, już mam tego dość. Stój! Kto idzie? Padnij! Taki obierze głowy nie można podnieść. Musimy się wycofać. Słyszycie? Nasi chłopcy odpowiadają Niemcom ogniem. No już, już, skokami do tyłu. Skaczcie piersi. Będę osłaniał. Chyba się udało. Cali jesteście? Ja tak, ale na skrzydle coś się stało, bo karabin maszynowy zamilkł. Po prawej stronie też cisza. Idziemy zobaczyć. Jeden w prawo, drugi w lewo. Tylko wracajcie szybko, bo tam z przodu coś się zaczyna dziać. A to co? Chryste, Niemcy wystrzelili rakiety. Jasno się zrobiło jak w dzień. Widzą nas teraz na tym odkrytym terenie. No doskonale nas widzą. A gdzie ich stanowiska? Aha, idą od strony Krasocina, wzdłuż drogi. Za dużo ich. Bez pomocy nie damy rady. Jest źle. Zginął celowniczy karabinu maszynowego Tadeusz Żurek, pseudosoku. Ranny jest też jego amunicyjny. Kazałem się wszystkim wycofać. Po mojej stronie nie wysoko. Karabin maszynowy się zaciął, a do tego orkan jest ranny. Trzeba go jak najszybciej wycofać. Niemcy schodzą z góry od strony Krasocina. Nie zatrzymamy ich. A to co? Nie podnoś się, bo i ciebie odstrzelę. No, chyba nasze główne siły zachodzą Niemców z boku. Patrz tam, po prawej. Łącznik nas szuka. Tutaj! Tutaj, tu jesteśmy! Wycofać się! Szybciej, szybciej! Niemiecki atak został zatrzymany kontruderzeniem partyzantów, którymi dowodził podporucznik Ludwik. Nie wiedząc, jakie siły występują przeciwko nim, okupanci woleli nie ścigać nocą oddziału partyzanckiego. Ten szczęśliwie wycofał się ze Stojewska, zabierając 3 rannych. Zabrano też zarekwirowane ubrania i inne materiały. Wieziono je wozem, na którym złożono także poległego sokoła. W wiosce zdobyto także 16 karabinów. Szkoda tego sokoła. Niby prosta akcja, a tu... Niestety, wojna rządzi się swoimi twardymi prawami. Ale ma pani rację. Szkoda sokoła. A przy okazji, panie kapitanie, co partyzanci zrobili z jego ciałem? Został pochowany w lesie.
niedaleko od partyzanckiego obozowiska na Krogulcu. A jak już dopytuje się o takie sprawy, to co stało się z rannymi? Dociekliwa pani jest. Zajmowali się nimi lekarze z Włoszczowy i Lelowa. Partyzanci ostatecznie zostali skierowani na leczenie w swoich placówkach. No tak, przecież oddział miał silne oparcie w siatce terenowej. Najgorzej było z Zawiszą. Był ranny w głowę. Niby było już wszystko dobrze, a tu rana zaczęła ropieć. Wysłano go samochodem do Częstochowy, do szpitala. Ale traf chciał, że zatrzymała go niemiecka kontrola na rogatkach miasta. Został umieszczony w szpitalu, no ale pod nadzorem. Obawiając się okrutnego śledztwa, odebrał sobie życie. Straszne. Niektóre źródła podają, że wbił sobie w niezagojoną ranę w głowie ołówek. Niepotrzebnie mi pan to mówi. Nie będę mogła spać. Akcja w Stojewsku, której celem było zdobycie broni i odzieży, kosztowała w efekcie życie dwóch żołnierzy. Wysłuchali państwo słuchowiska Radia Kielce Obrazy wojennych zdarzeń. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Mirosław Bieliński, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska, Przemysław Predygier, Adrian Wajda oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła.